Zaczynamy drugą część programu DNA Rynków, czyli pytania od widzów. Pytania, które w ciągu tygodnia zadajecie na dnarynków.com i które w ciągu trwania programu na żywo DNA Rynków zadajecie w formularzu pod wideo. Na jedne i na drugie pytania odpowiadam dokładnie w kolejnym odcinku DNA Rynków. Tyle tylko, że teraz będą pytania, które zadawaliście przez ostatnie dwa tygodnie, kiedy DNA Rynków nie było. No i oczywiście pytania na żywo. Jeżeli macie w tej chwili, możecie je śmiało zadać w formularzu pod wideo. Teraz prośba o pokazanie pytań, które najczęściej spływały na dnarynków.com. I dokładnie, pytaliście tam o. Dwa tygodnie temu polecał Pan inwestycje w Azji, zwłaszcza w Chinach. Chciałem zainwestować, ale niestety dotychczasowy fundusz wstrzymał od kupienia i zapewne zrealizuje je w tym tygodniu. Czy ta chińska inwestycja wciąż jest równie atrakcyjna jak 10 dni temu? Z akcjami przecież bywa bardzo zmiennie. Proszę Państwa, śmiało można powiedzieć, że jeżeli chodzi o DNA Rynków, to raczej nie staram się wychwytywać zmian na 10 dni. DNA Rynków jest co tydzień, czyli co 7 dni. Gdyby sytuacja miała się tak szybko zmieniać, to byłoby bardzo, bardzo ciężko inwestować, a więc 10 dni co do zasady nic nie zmienia. No chyba, że dzieje się taki Lehman Brothers, albo faktycznie jest wielki upadek wielkiego banku, albo wybucha wojna. Wtedy tak, jeżeli w ciągu 10 dni nie działo się nic takiego, to nie ma się czym martwić. Co więcej, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Chiny, w tej chwili jest nawet trochę lepiej, bo jeżeli spojrzymy na indeks, na chiński indeks PMI, czyli te zapowiedzi chińskiego wzrostu gospodarczego, no to dokładnie możecie zobaczyć, że początek roku 2014, no to jednak były słabe informacje dla Chin, a dokładnie od drugiego kwartału, czyli dokładnie mniej więcej od momentu, kiedy w DNA Rynków mówimy, żeby zwrócić swoją uwagę w stronę chińskiego rynku, sytuacja w chińskiej gospodarce poprawia się dużo, dużo, poprawia się bardzo mocno i dużo mocniej niż można było się spodziewać jeszcze na początku roku, a więc w ciągu ostatnich 10 dni w Chinach nic nie zmieniło się, co by zmieniało perspektywę tej inwestycji. Jedynie produkcja i sprzedaż wyszły, ale te informacje omówiliśmy już w tym odcinku DNA Rynków i jak widać było, nie wydarzyło się tam nic strasznego. Więc co do zasady, proszę śmiało przyjąć, że te prognozy czy też zalecenia z DNA Rynków dotyczą dłuższego okresu niż 10 dni, co zresztą będzie widać już niedługo w portfelu DNA Rynków, który będziecie mogli oglądać i widzieć dokładnie w kolejnych odcinkach. Zatem, skoro już wiemy, co z Chinami, zobaczmy, o co jeszcze pytaliście w ciągu tygodnia na dnarynków.com. Czy uważa Pan, że jeśli w USA nastąpi w końcu spodziewana korekta, w końcu na pewno nastąpi, związana choćby z zakończeniem QE3, czyli tego drukowania pieniędzy, to czy odbije się to w jakikolwiek znaczący sposób na wzrostowej koniunkturze panującej w Chinach? To jest jedna z takich rzeczy, które faktycznie mogłyby zmienić obraz gospodarczego świata. Drukowanie pieniędzy w Stanach, czyli te QE3, będzie trwało do 28 października tego roku, czyli jeszcze zaledwie 2 miesiące. I to zakończenie nie sądzę, aby zmieniło od razu diametralnie sytuację, czy to w Stanach, czy w Chinach, dlatego że wszyscy już o tym wiedzą. To nie będzie nic nowego, co mogłoby kogokolwiek zaskoczyć. Ta zapowiedź zakończenia jest znana co najmniej od 3 miesięcy, a więc nikt nikogo niczym tutaj nie zaskoczy. Jednak jeżeli w końcu sytuacja w Stanach się pogorszy, będzie korekta na rynku, to wtedy pewnie też od razu na chińskim rynku, mimo tych dobrych danych gospodarczych, zobaczymy delikatną korektę. Po prostu tak jest, że rynki finansowe to system naczyń połączonych. Jeżeli gdzieś faktycznie zaczyna ubywać pieniędzy, to w innym rynku, na zupełnie innej części świata może i raczej na pewno będzie tych pieniędzy też ubywało. Tak będzie ze Stanami i z Chinami, więc jeżeli tam będzie korekta, to ta korekta rozszerzy się zapewne na wszystkie rynki. Na chiński pewnie częściowo też, ba, na polski też, więc wszyscy będziemy trochę cierpieli przez to, że Ameryka bardzo szybko podrosła, a cała reszta na razie zostaje trochę w odwodzie. Jednak jeżeli chodzi o dane gospodarcze, z Chinami na razie wszystko jest w porządku. Skoro już wiemy po raz drugi, co z Chinami, czy faktycznie te QE skończy z amerykańską i z chińską hossą, zobaczmy, o co jeszcze pytaliście w DNA Rynków. Chciałbym się dowiedzieć, w jakiej obecnie jesteśmy w fazie cyklu koniunkturalnego. O cyklu koniunkturalnym w DNA Rynków mówimy bardzo często i dokładnie o tym cyklu wzrostów, spadków i inwestycji no, trzeba za każdym razem myśleć w kategorii poszczególnych krajów. Różne gospodarki są w różnych miejscach tego cyklu koniunkturalnego. I tak, możecie dokładnie na tym slajdzie zobaczyć, jak wygląda cykl koniunkturalny. Są akcje, jest ożywienie, jest przegrzanie i wtedy inwestujemy w surowce. Jest spowolnienie, kiedy najważniejsza jest gotówka.
gotówka i recesja, kiedy najwięcej dają zarobić obligacje. No więc pytanie, gdzie jesteśmy w cyklu koniunkturalnym? No, zależy jaka gospodarka. Chińską umiejscowiłbym dokładnie w tym miejscu. Po długiej fali osłabienia, po spowolnieniu, w końcu zaczyna wchodzić ona w ożywienie gospodarcze, więc Chiny są tutaj. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to trudno mówić tam o ożywieniu. Tam już jest ewidentne przegrzanie. Faktycznie wszystkie wskaźniki są na historycznych rekordach, wszystko jest wysoko, a więc Stany Zjednoczone zdecydowanie w tym przegrzaniu gospodarczym. Nie będę bawił się w aptekarza i wskazywał, że to jest dokładnie tu albo tu, bo to nie ma żadnego znaczenia, ale istotne jest, która to jest faza. Faza ewidentnie przegrzania. A jeżeli chodzi o strefę euro, to tu niestety aż tak dobrze nie jest. Strefa euro jest gdzieś pomiędzy spowolnieniem a recesją. Gdzieś balansuje na granicy jednego i drugiego, a w związku z tym Polska, czyli dokładnie nasz rynek, niestety jest tutaj. Czyli to nie jest recesja, bo rośniemy o 3,2%, ale to też nie jest faza dynamicznego ożywienia. Ta była rok temu. Przegrzanie raczej też nie, więc w związku z tym spowolnienie gospodarcze. I dlatego też tutaj na rynku parę razy mówiliśmy, że bezpieczeństwo w tej chwili tylko i wyłącznie w tej części gotówkowej. Nawet nie obligacyjnej, bo wszyscy już obligacje wykupili. Mam nawet wrażenie, że wszyscy, którzy wcześniej nie wiedzieli, czym są obligacje, też w to zainwestowali, bo przecież bezpieczne, bez ryzyka i daje dużo zarobić. A więc tak wyglądają fazy poszczególnego cyklu koniunkturalnego dla poszczególnych gospodarek. Skoro już wiemy to zobaczmy, o co pytaliście w trakcie trwania tego odcinka DNA Rynków, czyli zobaczmy, jakie są pytania od widzów bezpośrednio na żywo. Teraz prośba do reżyserki o podrzucenie tych pytań. Jak pan myśli, czy w związku ze spadkiem PMI dla Chin indeks ten będzie spadał? W piątek był spadek prawie 3% na funduszu, który posiadam. Jeżeli chodzi o spadek chińskiego PMI, to rzeczywiście on na razie jest tylko wstępny. To, co możemy zaobserwować dokładnie tutaj, to co rysowałem wam przed chwilą, czyli chiński PMI, który rósł. Teraz te wstępne dane w zeszłym tygodniu, w czwartek, pokazały, że chiński PMI trochę się obniżył, bodajże tam do 50,7 punkta, a więc jest trochę niżej, ale po pierwsze to wstępny odczyt, a więc jeszcze się specjalnie nikt tym nie przejął. Po drugie, po tak dynamicznej fazie wzrostów, o dokładnie, którą możecie obserwować tutaj, no nie jest niczym dziwnym, że faktycznie na chwilę ten spadek będzie obserwowany. Jeżeli to jest jeden spadek, jednorazowy, to nie jest to absolutnie żaden problem. Jedyne, co mogłoby nas martwić, to faktycznie, gdyby ten trend wzrostowy został na trwałe przełamany. Na razie, po tym jednym ruchu, osobiście tego bym się nie spodziewał. Co do spadku funduszu o 3%, to nie sądzę, aby to było już dokonane za pomocą dokładnie tego indeksu. Trzeba pamiętać, że fundusze wyceniają się 2 lub 3 dni do przodu, a więc jeżeli w piątek i fundusz spadł, to najprawdopodobniej oznaczało to, że wcześniej jakiś indeks, czy też jakaś giełda, która jest w tym funduszu, solidnie spadła. Trudno byłoby mi zobaczyć, czy to faktycznie jest chiński indeks, bo Chiny w ciągu ostatniego tygodnia o 3% nie spadły. Zresztą, jak mogliście zobaczyć, Chiny były wybrane przeze mnie najciekawszym aktywem tego okresu, ostatnich 2 tygodni i wtedy był tam 5% wzrost, więc warto sprawdzić, czy ten fundusz, aby na pewno inwestuje tylko i wyłącznie w Chinach, czy być może gdzie indziej i te inne miejsca sprawiły tam tak duży spadek. Na razie chińskim spadkiem PMI tego wstępnego indeksu specjalnie bym się nie martwił. Zobaczmy, co jest dalej. Spodziewaliśmy się w DNA korekty na S&P co najmniej 10-12%, była 3% i już jesteśmy na rekordach. Czy ktoś lub coś jest w stanie zatrzymać rynek w Stanach? Czy można w najbliższym czasie liczyć na korektę na S&P, czy kupować znów akcje? Mam nadzieję, że urlop był owocny. O, widać po ilości pomyłek w tym odcinku DNA Rynków, że naprawdę udało się odpocząć. Serdecznie dziękuję. Wszystkim polecam odpoczynek, zwłaszcza pod koniec wakacji, kiedy się wydaje, że już jest absolutnie tych wakacji koniec. A wracając do pytania, że spodziewaliśmy się w DNA Rynków korekty 12-13% w Stanach, to nie do końca tak. Mówiłem wyraźnie, że jeżeli w tej chwili wszyscy chcący inwestować w Stanach po tak dużych wzrostach muszą liczyć się z faktem, że jeżeli w Stanach nastąpi 10-12% korekta, to nie będzie to nic nadzwyczajnego. To będzie zupełnie normalna sprawa, kiedy ten amerykański indeks, czyli dokładnie S&P 500, wróci do swojej długoterminowej średniej. A więc wniosek stąd prosty. Teraz sytuacja jest dokładnie taka sama. Po tym 3% spadku i po bardzo szybkim odbiciu na dobrą sprawę nic się nie zmieni.
zmieniło. To było 3% kichnięcie, a nie żadna korekta. I teraz, jeżeli chcesz inwestować w Stanach i kupować akcje, absolutnie można. Hossa tam trwa, dane gospodarcze są dobre, choć trzeba wyraźnie powiedzieć, inwestujesz, licz się z ryzykiem takiego spadku. To nie będzie nic nadzwyczajnego, to będzie tylko i wyłącznie normalna korekta. Jeżeli jesteśmy w stanie zaakceptować ewentualnie takie spadki, śmiało możemy inwestować w Stanach, bo na razie gospodarcze dane tam po prostu wskazują, że jest dobrze. No chyba, że w tym tygodniu indeks konsumentów nas solidnie rozczaruje, ale ku temu na razie nie ma specjalnie żadnych podstaw. Zatem te 3% to było kichnięcie, nie korekta, a 10-12% ciągle obowiązuje. Wystarczy, że będziemy mieli niewielkie zawahanie amerykańskiego wzrostu gospodarczego i od razu tą korektę zobaczymy na swoich portfelach. Zobaczmy, co jeszcze jest dzisiaj w DNA rynków. Spodziewaliśmy się korekty, Karpiak pytał, to już było. Teraz pytanie niżej, pana Marka, jakiś adres mailowy. Dzień dobry. W jakie fundusze inwestycyjne by pan obecnie inwestował? Czy na rynku chińskim lub tak zwanym BRIC, czy na rynku amerykańskim, a może rynku europejskim lub giełdzie papierów wartościowych? A może trzymać się popularnych obecnie funduszy dłużnych i pieniężnych, czy raczej akcyjnych i zrównoważonych? No, na tak postawione pytanie każdy analityk, każdy ekonomista, każdy doradca odpowie fundamentalnym i sakramentalnym. To zależy. To zależy oczywiście od tego, co chcemy osiągnąć, ile możemy zaryzykować i jak bardzo, jak bardzo długo możemy te pieniądze zainwestować. Jednak w tej chwili rynek chiński, jeżeli tylko mielibyśmy się skupiać na tych najważniejszych rynkach, to rynek chiński, o którym mówiliśmy, napiszę tylko takie H, wygląda w tej chwili dobrze i nie powinno na nim być za dużych korekt, jeżeli cokolwiek by się zepsuło. Amerykański rynek, czyli USA, no tu bym powiedział tak, jest dobrze, czyli można inwestować, bo mówiliśmy o dobrych danych gospodarczych, ale jednocześnie takie istotne zagrożenie i uwaga z wykrzyknikiem, że jeżeli tam się wydarzy korekta, to te 10-12%, to co mówiłem przed chwilą, trzeba brać pod uwagę. Dalej mamy jeszcze oczywiście Europę, czyli EU. No i Europa, jeżeli chodzi o wzrosty, na razie wygląda bardzo, bardzo słabo. Jedynie niemiecka gospodarka jakoś sobie radzi, ale ten napęd niemieckiej gospodarki jeszcze specjalnie zbyt dobry nie jest. Aż zaskoczony jestem, że nikt z Państwa nie przytoczył indeksu IFO, ile on w tej chwili wyniósł. Aż sam jestem ciekawy, tylko w tej chwili nie mam specjalnie możliwości sprawdzić. W każdym razie Unia Europejska na ten moment, no, można powiedzieć, specjalnie dobrą inwestycją nie jest. Jeżeli chodzi o te perspektywy wzrostu, to w Europie wyglądają one gospodarczo najsłabiej. No i zostaje nam oczywiście ostatnia gospodarka, ta, o której byśmy chcieli wiedzieć jak najwięcej, czyli giełda papierów wartościowych, a więc warszawska giełda. I tu na tą chwilę dokładnie sytuacja jest taka sama jak w Unii Europejskiej, czyli no, co do zasady dane są w miarę okej, ale nie są tak dobre, jak się wszyscy spodziewali. I niestety, co gorsza, kolejne dane, czyli te, które będą nadchodziły, też nie mają perspektywy specjalnie nas optymistycznie zaskoczyć. Stąd też wniosek, że te rynki rozwijające się, duże rynki rozwinięte, duże, ale uwaga na korekty, to jest dobry kierunek. A co do funduszy dłużnych, o których już dzisiaj słowo było, to osobiście radziłbym się ich wystrzegać. Jeżeli chcemy inwestować bezpiecznie, to w tej chwili przy takiej ultraobligacyjnej hossie nie liczmy na to, że na obligacjach jest bezpieczeństwo. Na obligacjach może być trochę zysku i bardzo dużo ryzyka. Bezpieczeństwo w tej chwili jest tylko i wyłącznie w części gotówkowej i pieniężnej, a z częścią dłużną raczej byłbym bardzo, bardzo ostrożny, bo jest ona niesamowicie wykupiona i niesamowicie droga, więc tam ryzyko wzrostów niewielkie, ryzyko korekty z każdym dniem coraz większe. A po co ryzykować, kiedy da się niewiele zarobić? Więc myślę, że to częściowo odpowiada na to pytanie, gdzie ewentualnie zainwestować i zobaczmy to, co jeszcze pytaliście dokładnie w trakcie trwania tego odcinka DNA Rynków. Czy myśli już pan, że czas inwestować w BRIC, czyli Brazylię, Rosję, Indie i Chiny? To oczywiście ten taki BRIC, ten gospodarczy, a więc mamy cztery największe, no prawie największe gospodarki wschodzące. Te gospodarki, które tutaj rozpisałem, no to oczywiście częściowo pokrywają się z tym pytaniem, choć warto dodać, że tak, w Chinach sytuacja w tej chwili wygląda dobrze. W drugiej istotnej gospodarce, czyli w Indiach, na razie sytuacja
jeżeli chodzi o giełdę, też wygląda nieźle. Tam mamy gigantyczne wzrosty po wyborach prezydenckich, po zmianie parlamentarnej, która ma wprowadzić nowe reformy. Czy to się uda? Na ten moment niespecjalnie wiadomo, więc z indyjskim rynkiem po bardzo dużych wzrostach, po rekordowych poziomach indeksów, na razie bym się wstrzymywał, więc całego BRICA bym nie brał jako paczki, bo mamy jeszcze oczywiście Rosję, która jest bardzo, bardzo ryzykownym rynkiem, no i zostaje Brazylia, gdzie za chwilę są wybory prezydenckie, gdzie będziemy mieli czkawkę po mundialu, a więc mamy trzy gospodarki niepewne i jedną dość pewną, tą chińską. Więc jak miałbym wybierać, to samego BRICA bym całego nie brał. Po prostu poszczególne elementy zbyt mocno się od siebie różnią i nie dają perspektywy na duże wzrosty. Wszystkie razem nie dają perspektywy na duże wzrosty, zwłaszcza rosyjski rynek i brazylijski. Indyjski, trochę chiński, dużo mocniej. A więc wybierzmy te lepsze, nie bierzmy wszystkiego w pakiecie. Zobaczmy, co jest dalej. Czy uważa Pan, że po spadku indeksu Turcji ma ona szansę już odbić? No, niestety z Turcją jest tak, że od początku tego roku, w zasadzie od początku 2013 roku mówimy w DNA Rynków, że kebab, turecki kebab inwestycyjny jest niespecjalnie strawny. Na razie tego absolutnie będę się trzymał. W jednym z ostatnich odcinków DNA Rynków możecie zobaczyć, jak pokazywałem indeksy PMI właśnie dla tureckiej gospodarki. I ten indeks PMI dla Turcji w tej chwili wygląda dokładnie tak. To nie jest pomyłka, ten indeks wygląda dokładnie tak. On zleciał bardzo solidnie od marcowych szczytów teraz do lipcowych dołków. Więc w związku z tym spadkiem PMI-a nie spodziewałbym się, że cokolwiek dobrego się na tureckim rynku akcyjnym stanie. Więc na razie tej Turcji powiedziałbym pas. I tak dużo urosła od marcowego dołka, gdzieś tam w okolicach 20% jest z czego oddawać. A więc z Turcją zostałbym na razie na uboczu. Do Turcji na wakacje, a niekoniecznie na inwestycje. Zobaczmy, co jest dalej. O, indeks IFO. Dziękujemy, Magdo. Indeks IFO 106,3 punktu, a więc jeszcze gorzej niż się wszyscy spodziewali, stąd jeszcze bardziej aktualne jest to, co przed chwilą Wam narysowałem. Unia Europejska i cała Europa dokładnie tutaj z gigantycznym problemem. To w związku z tym indeksem IFO następuje mała zmiana rekomendacji dla Unii Europejskiej, a więc tu jest po prostu źle. Więc dziękujemy serdecznie. Można było na bieżąco zobaczyć, że DNA Rynków jest na żywo. Podajecie dane, a te dane dokładnie od razu wpływają na to, co należy robić. Zobaczmy, co jest dalej. I jeszcze dwa pytania. Zenon pyta, jak to właściwie jest? Mamy na GPW bessę, czy tylko korektę? Notowania w połączeniu z ostatnimi odczytami PMI chyba nie napawają optymizmem. Z drugiej strony coraz głośniej mówi się o obniżce stóp. Jakie są prognozy na WIG 30 w horyzoncie 6 miesięcy. Mówiliśmy o perspektywach WIG-u 30, a w zasadzie WIG-u szerokiego, bo WIG 30 uwzględnia dywidendy, je obcina, WIG szeroki uwzględnia je i dolicza, więc tak naprawdę długoterminowym indeksem dużo lepszym jest WIG niż WIG 30. A jeżeli chodzi o te obniżki stóp procentowych, no to też mówiliśmy, że specjalnie nie pomoże to warszawskiemu parkietowi. To nie jest problem braku pieniędzy, które ludzie chcą inwestować, tylko na razie problem braku zagranicy, która chce w Polsce zainwestować. I o perspektywach na najbliższe 5 miesięcy, czyli do końca 2014 roku, mówiłem w ostatnim odcinku DNA Rynków, gdzie sugerowałem, że raczej będzie to ten obecny poziom, bo będzie trochę dobrego napływu informacji z zagranicy, tej bardzo dalekiej, ze Stanów Zjednoczonych, i to nam pomoże, a z drugiej strony w Europie niestety będzie gorzej i w Polsce też będzie gorzej, a więc w związku z tym te dwie informacje się wyrównają, więc te perspektywy na najbliższe 6 miesięcy to dokładnie taki sam poziom jak obecnie lub trochę niżej. Na razie tych dobrych zapowiedzi gospodarczych po prostu nie ma. I obniżka stóp procentowych i spadki PMI to tylko złe informacje, bo obniżka stóp procentowych nawet nie pomoże warszawskiemu parkietowi, tylko sprawi, że obligacje będą jeszcze bardziej popularne, a co gorsza sprawi, że banki będą mniej zarabiały na marży odsetkowej, czyli 1/3 polskiego rynku będzie zarabiała mniej, bo dokładnie tyle ważą tam największe banki. Problemu widać dla polskiej giełdy sporo. No i na razie perspektyw na poprawę specjalnie nie widać. Zobaczmy, co jest dalej. Skoro już wiemy, gdzie spodziewać się WIG-u 30 i WIG-u na koniec roku, to
Zapowiadał Pan ciężkie czasy dla polskiej gospodarki, tymczasem nasza giełda radzi sobie całkiem dobrze. Czy to tylko tymczasowy trend boczny, czy pora już wejść w polskie akcje? Co do słabnących perspektyw polskiej gospodarki, jak najbardziej tak. Na razie tak to po prostu wygląda. A akcje zachowują się całkiem nieźle. Jeżeli spojrzymy na ostatni dwutygodniowy okres, to rzeczywiście warszawska giełda zyskała 5%. Tyle tylko, że dokładnie w tym samym czasie rosło wszystko na świecie, a więc to nie jest tak, że polska giełda zachowała się jakoś wybitnie dobrze. Po prostu napływająca fala pieniądza podniosła wszystkie łódki. Te wszystkie łódki też nie będą tak wysoko pływały, jeżeli tylko pojawi się jakaś gorsza informacja, więc na razie na polskim rynku można się spodziewać dokładnie takiego trendu bocznego. To, czy będzie to trochę wyżej, czy trochę niżej, nie ma specjalnie większego znaczenia, ale coraz więcej tych słabszych informacji niestety zapowiada taki właśnie układ na warszawskim parkiecie. Czy to jest w związku z tym moment, żeby kupować polskie akcje? Krótkoterminowo jak najbardziej nie, długoterminowo łyżeczką, a nie chochlą, to co mówimy bardzo często w DNA Rynków, jak najbardziej tak. W takich momentach inwestuje się najlepiej, bo nie boimy się, że uciekną nam wzrosty. Nie będziemy podkupywali na siłę i bardzo szybko, bo tylko dlatego, że indeksy rosną. W związku z tym, jeżeli inwestujecie systematycznie i regularnie łyżeczką, małymi porcjami, a nie chochlą dużymi, to wtedy dokładnie taki rynek jak obecnie jest najlepszy do inwestowania długoterminowego. Te inwestycje dadzą w dłuższym terminie największe zyski. No i mam nadzieję, że w DNA Rynków będziemy mogli o tych zyskach śmiało mówić już za parę kwartałów, kiedy faktycznie sytuacja się poprawi. A więc co do inwestowania już wiemy, co do polskiej gospodarki też wiemy, jak to wygląda i ja już też wiem, a jeszcze jest pytanie o złoto. Oczywiście nie byłoby odcinka DNA Rynków, gdyby nie było pytania o złoto. Ostatnie pytanie Kacpra, co Pan sądzi o inwestowaniu w złoto? O złoto. Na temat złota, proszę Państwa, specjalnie za wiele moja opinia się nie zmieniła. Od 2011 roku mówię, że złoto specjalnie dobrą inwestycją nie jest i teraz też nie jest dobrą inwestycją. Niektórzy twierdzili, że jak przebije poziom 1330 punktów, to będzie moment inwestowania, to już nastąpi wielka eksplozja ceny złota. Tymczasem złoto spadło i jest poniżej 1300. Na razie inflacji nie ma na horyzoncie. Na razie wszyscy inwestują w akcje te w Ameryce i raczej w tą stronę kierują swoją uwagę, a nie w stronę surowców. Na złoto przyjdzie czas, ale na razie złoto tylko ewentualnie w złotych monetach albo takich małych sztabkach, które chcecie sobie trzymać w domu, żeby czuć się lepiej. Ale to nie jest żadne inwestycyjne złoto i to nie jest żadna inwestycja, aby na tym złocie faktycznie zarobić. Zatem o inwestycjach w złoto, kiedy nadejdzie na nie czas, na pewno powiemy w DNA Rynków i już wiem, że będzie to tytuł DNA Rynków Złote Czasy. Jak zobaczycie taki tytuł, śmiało można kupować złoto. No a na razie z tym złotem trzeba sobie po prostu dać spokój. Popatrzeć, obserwować, ale nie kupować co najwyżej złote piaski w Bułgarii, bo to też tak urlopowo i wakacyjnie bardzo dobrze się kojarzy. I to już wszystkie pytania w DNA Rynków, a zatem serdecznie dziękuję za uwagę, za bardzo aktywny udział w DNA Rynków i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek DNA, który wyjątkowo za tydzień we wtorek 2 września, na którym będzie bardzo dużo informacji na ten kolejny kwartał i do końca roku 2014 o giełdach, gospodarkach i o Twoich pieniądzach. Serdecznie to zapraszam i do zobaczenia.